Witam w kolejnej odsłonie Akademii FanArt. W poprzednich odcinkach skupialiśmy się na narzędziach projektowanych do szybkiego wykonywania gwintów w jednej operacji na obrabiarkach numerycznych. Jednak gwintować możemy również bez rozbudowanego parku maszynowego. W tym filmie omówimy i zaprezentujemy działanie bardzo popularnych narzędzi, jakimi są komplety gwintowników ręcznych. Dla zapewnienia wygody pracy takimi narzędziami gwinty wykonujemy trzyetapowo, bądź w przypadku gwintów drobnozwojnych dwuetapowo. Część robocza gwintowników ręcznych, podobnie jak i maszynowych, rozpoczyna się nakrojem. Jednak w tym przypadku naddatek skrawanego materiału rozdzielany jest na kolejne narzędzia z kompletu. O kolejności zastosowania gwintowników kompletowych informują nas nacechowane laserowo kreski. W kompletach trzyelementowych gwintownik numer 1 zgrubny lub inaczej zdzierak jest oznaczony jedną kreską. Gwintownik numer 2 pośredni oznaczony jest dwiema kreskami. Gwintownik bez oznaczenia jest numerem 3, czyli wykańczakiem. W kompletach dwusztukowych nie znajdziemy gwintownika pośredniego. Podział obrabianego gwintu na kilka narzędzi umożliwia wykonanie operacji ręcznie bez wykorzystania dużej siły. Zarys gwintu na kolejnych narzędziach jest wykonywany w taki sposób, że gwintownik zgrubny zdziera około 50% materiału, natomiast pośredni i wykańczak po około 25%. W zestawach dwusztukowych proporcje te kształtują się na poziomie około 60-40%. O sukcesie obróbki oraz trwałości narzędzi w znaczącej mierze decydować będzie prawidłowy dobór ich geometrii do obrabianego materiału. Nasza oferta składa się z trzech grup gwintowników ręcznych. Grupa pierwsza to gwintowniki ogólnego przeznaczenia, produkowane z konwencjonalnej stali szybkotnącej HSS. Mogą być wykorzystywane do gwintowania takich materiałów jak popularne stale konstrukcyjne czy metale nieżelazne. Jeżeli dużo gwintujemy ręcznie, powinna nas zainteresować druga grupa narzędzi ręcznych występująca pod nazwą Inox. Pozwala ona również na poszerzenie zastosowania o stale kwasoodporne. To gwintowniki wykonane ze stali kobaltowej HSSE, charakteryzującej się znacznie wyższą trwałością. Dodatkowym atutem jest wyposażenie numeru pierwszego w pilota, ułatwiającego wprowadzenie narzędzia w otwór. Szczególnie polecamy wariant zabezpieczony powłoką TIN, znacznie wydłużającą żywotność narzędzi. Trzecią grupą gwintowników ręcznych w naszej ofercie są narzędzia specjalizowane pod kątem materiałów ulepszanych cieplnie. Mowa tu o grupie HRC40. Zalecamy jej stosowanie w twardszych stalach oraz w przypadku kalibracji gwintu. Wykonanie kompletów HRC40 ze stali proszkowej HSS-EPM oraz dodatkowe zabezpieczenie ich specjalną powłoką Tialsin zapewnia wysoką odporność na ścieranie. Gwintowniki zgrubne, podobnie jak w kompletach Inox, wyposażone są w piloty prowadzące. Kolejność czynności wykonywanych w procesie gwintowania ręcznego zaprezentujemy Państwu na przykładzie kompletu InoxTin. Niezależnie od tego, czy gwintujemy ręcznie, czy na obrabiarce, musimy wcześniej wykonać otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości. Szczegóły dotyczące przygotowania otworów do gwintowania omówimy w oddzielnym odcinku. Warto jednak pamiętać, że głębokość wierconego otworu powinna uwzględniać długość gwintu, jaki chcemy wykonać, a także miejsce na nakrój i ewentualnie nakiełek gwintownika. Średnice otworów dobieramy na podstawie tabel w poradnikach, czy też w stronach katalogowych naszych narzędzi. W przypadku gwintów metrycznych możemy wyliczyć przybliżoną średnicę otworu pod gwint za pomocą prostego wzoru. Rozmiar gwintu pomniejszony o wartość skoku. Słuszną praktyką jest fazowanie krawędzi otworu. Pozwala to prawidłowo wprowadzić gwintownik i utrzymać go w osi otworu. Gwintowniki ręczne montujemy w pokrętkach, wykorzystując zabierak kwadratowy. Każda pokrętka musi być dobrana do rozmiaru chwytu gwintownika tak, aby można ją było stabilnie zamocować. Przed użyciem gwintownik należy nasmarować. Jest to wskazany zabieg wydłużający trwałość narzędzia oraz poprawiający jakość powierzchni wykonywanego gwintu. W tym celu rekomendujemy użycie preparatu Terebor, znajdującego się w naszej ofercie katalogowej. Pierwszy gwintownik z kompletu powinien być ustawiony idealnie prostopadle do płaszczyzny, na której wykonany jest otwór. Bardzo wygodnym rozwiązaniem są piloty występujące w numerach pierwszych w gwintownikach typu Inox i HRC40. Dzięki nim mamy pewność idealnego prowadzenia narzędzia w otworze.
Gwintowanie rozpoczynamy od wywarcia delikatnego osiowego nacisku oraz od pokręcania pokrętką, aż narzędzie zacznie nacinać gwint. Od tego momentu przy pokręcaniu gwintownik będzie zagłębiał się samoczynnie, zgodnie ze skokiem gwintu. Co kilka obrotów należy cofnąć narzędzie o pół obrotu. Pozwoli to złamać powstające wióry, zabezpieczy przed ich zakleszczaniem i ułatwi ich usunięcie. Czynności te powtarzamy aż do nacięcia żądanej głębokości gwintu. Po wycofaniu narzędzia należy oczyścić otwór z wiórów. Gwintownik numer 2 wkręcamy w gwint nacięty przez ździerak, po czym zaczynamy pokręcać pokrętką, powtarzając czynności jak w przypadku numeru 1. Analogicznie wykańczamy gwint narzędziem z numerem 3. Dobry inżynierski zwyczaj nakazuje sprawdzenie poprawności wykonanego gwintu. Do tego celu wykorzystujemy sprawdzian w odpowiednio dobranym wymiarze i tolerancji, uzależnionym od zakładanych wymiarów gwintu. Udowodniliśmy, że aby poprawnie wykonać gwint, niekoniecznie musimy dysponować wyrafinowanymi maszynami numerycznymi rodem z XXI wieku. Przy użyciu prostych narzędzi i odpowiedniej wiedzy może go wykonać każdy z nas, nawet w zaciszu przydomowego warsztatu. Liczę, że zaprezentowane dziś treści okażą się dla Państwa przydatne i pomocne. Oczywiście w przypadku Waszych pytań czy wątpliwości chętnie służymy radą. Już teraz gorąco zapraszam do oglądania kolejnych odcinków Akademii Fanar i śledzenia naszego kanału. Do zobaczenia wkrótce.